Hej, 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 z tej strony Katpi i wróciliśmy do Hearts of Iron 4 na modzie The Great War, chciałem powiedzieć, ale Millennium Down, czy jakoś tak, i tyle, więc rozpocznijmy przez atak na Łotwę, która nie powinna istnieć, bo nie. Bo po prostu nie. I co? No, przebijamy się. I tyle, no. Co mam powiedzieć oprócz tego, że dostają w tyłek już. O, fajnie, że już mamy więcej tych. No dobrze. O, my goodness, naprawdę. No, świetnie. Szybciutko biegnijcie tu. Okej. Take all states. Dziękuję. Weźmy sobie teraz Estonię. I tyle. I przygotujmy sobie atak tu. A wy tutaj sobie przygotujecie linię. Nie, 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 tylko spearhead. Dobra. I co? Tutaj mamy tak, no, czyli już spokojniutko, nie mam problemów, będziemy przejmować wszystko i tyle, hehehehe. Jestem ciekawy tylko, czy oni dojdą do jakiejś... Aha, socjaliści, no dobrze, niech będzie, mają oni problem ze sobą i tyle, więc co tutaj mogę wziąć? Więcej, myślę, że fabryk wojennych, jedną taką fabrykę i tyle. Co tutaj mamy? Aha, czyli fajnie, że dostaniemy więcej ludzi. Okej, okay, bardzo się cieszę z tego powodu, że widzę to. Jak tam Mieczysław Gocul, w ogóle wow, naprawdę aż tyle, jeszcze nawet nie zrobiłeś w ogóle. Trzeci, o, trzeci level, fajnie, że zrobiłeś chociaż trzeci level, koleś. Fajnie, że tutaj, no, naprawdę jest bardzo ciekawie, że przyjąłem już praktycznie od startu wysoką stabilność. Można by było dyskutować, a nie, 2000 rok to już jest wysoka stabilność, więc nie można już mówić, że Polska w tamtym okresie już była niestabilna, jakby to były lata 90, to tak. Jak tam, panie? O, walczy z oligarchami? Okej, okay, bardzo ciekawe. Aha, czyli... Wow. Naprawdę myślałem, że coś tutaj się poprawi, ale spoko. Mają i tak przesrane z tym wzrostem ich ludności. No, skoruptowani oligarchowie to też nie jest zbyt przyjemna rzecz i pewna... aha, ten. Okej, okay, o. Niedługo będzie na pewno atak jakiś. Od strony Amerykanów, bo 11 września to już wtedy machina wolności włączała już największe biegi i już zaczęła roznosić wszystko wokół. O, piorun klas, dobrze. Fajnie, że pioruny będziemy produkować, haha. O Jezusie święty, ktoś jeszcze do mnie pisze. Niech sobie pisze, dobra, mniejsza z nim. O, elekcja, okej, czyli no dobrze, niech będzie, że coś takiego się wydarzyło. Okej, czyli ja myślę, że usuniemy Moderate Texas na
low taxes, czy tutaj to bym wziął? Nie, mam pomysł. Najpierw weźmiemy sobie, a nie, nie opłaca mi się tego, dobra. To weźmiemy sobie, zmniejszymy taxation, żeby, czyli po prostu podatki. Przynajmniej będziemy mieć Korwina, Korwin wprowadza zmiany, hehe. I zwiększymy po prostu troszkę, zmniejszymy sobie czas innych rzeczy i tyle, no. Weźmiemy trochę mniej, będziemy mieć trochę więcej problemów niektórych, a trochę mniej innych, więc według mnie spoko będzie. Weźmy może sobie jedną fabrykę taką. Okej. Naprawdę potrzebuję... Aha, no dobrze, dzięki za to, że chcecie, a my Anglicy, się poprawić ze mną i tyle, no. Fajnie, fajnie. O, i tutaj mamy decyzję, która zmniejszy o tyle samo, co wprowadziłem na low taxy. Więc jest bardzo ciekawie. Mhm. Jak tutaj wygląda to? Nie za bardzo się zmienia. Myślałem, że coś więcej się zmieni. O, coś tutaj miałem mieć, ale chyba coś się zbugowało, że nie ma tego, więc spoko, rozumiem. Idzie produkcja i idzie produkcja, chociaż troszkę. Rubber nie. A, o, oil. Statoil. Aha. Jakieś bezsensowne te żarty mam. W ogóle jak wam tutaj idzie? No trochę mają Niemcy i inni mają tutaj trochę jeszcze dużo tych sił, więc naprawdę. Jugosławia jeszcze istnieje, tutaj w ogóle Kosowo jeszcze nie ma i tutaj jeszcze jest nie ma Czarnogóry, więc jest bardzo ciekawie. Fajnie, że zrobiliście mi te nowe technologie, bardzo się cieszę z tego powodu, więc szyfrowanie i deszyfrowanie weźmy sobie z tego powodu właśnie. Myślę, że to będzie spoko. A teraz tak, aha, mamy Field Hospitals, mam Field Hospitals, tutaj też mam Field Hospitals, bym mógł jeszcze zwiększyć ilość czołgów u nich, ale chyba nie, bez przesady. Czyli zmniejszmy to, bo to bez sensu, żebym tracił tyle, aż stali kupywało, jeżeli mam bardzo dużą ilość swojej stali. O, fajnie, że niedługo będę miał ten dodatkowy slot badawczy. To mnie bardzo jarcia. I później wtedy pójdziemy już sobie w większą ilość przemysłu wojennego. Według mnie przemysł wojenny zawsze jest na dobrych propsach, więc... Mógłbym tutaj w ideologię jakieś iść, ale... Tutaj libertarian, aha, czyli w tą stronę. Aha, edukacja tutaj. Aha, reforma edukacji. Ciekawie. To weźmy sobie... aha, Secret Service, czyli po prostu... te szpiegowskie organizacje. A dobrze. Ciekawie. I jak tu wygląda sprawa? Na razie badania idą ładnie. Walki idą po mojej myśli, bo jak mają iść inaczej? W ogóle jestem ciekawy, czy oni mają... A, nie mają. Ej, szkoda, kurde. Myślałem, że Węgrzy będą mieć klejmy na... Karpatia Rutenia to jest Ruś Karpacka? O Jezu.
Dobrze, czyli ja bym chętnie wziął sobie jeszcze jedną fabrykę i jedną fabrykę taką. Dwie nawet bym wziął i tyle. Fajnie, że już mamy to. To badania, badania, badania. Factory output. Research time albo factory output. Dobra, bierzemy factory output, bo to jest według mnie bardzo dobre. A wy w ogóle co tam macie? A, fuck, zapomniałem o tym, że ja niedługo... Euro, na pewno nie biorę euro. Tego jarzma kapitalizmu zachodniego, który nie będzie prowadził do wolnego handlu, tylko do zwiększenia rozwarstwienia, to nie. Okej, ładnie dostajecie w ogóle... Oh my goodness, powodzenia wam życzę, naprawdę. Ja mam chociaż jeszcze w miarę dobrą sytuację w porównaniu do tych Niemców, to naprawdę mają oni przekichane. Chociaż mają więcej fabryk i tyle, no. Aha, czyli algorytm do decryption i encryption mamy już zrobiony, czyli już większe rzeczy mamy gotowe. Uleczmy artylerię. I 2002 rok, czyli już weźmy sobie może już lepszą rzeczy dla piechoty, bo piechota jest ważna, bo mamy jej głównie piechotę i zmechanizowane oddziały, bo nie mamy czołgów. No cóż. Macierewicza albo kogoś innego nie mamy tutaj w tym czasie, więc no sorry. Czyli ładnie to. 2002. Weźmy może te niszczyciele, ulepszmy sobie jeszcze przy okazji. 8 o il. No dobrze, stato il. Haha. Salt Lake City, czyli... Solne jezioro! Fajnie, fajnie, dzięki. Przynajmniej Polacy zdobyli dużo soli. I weźmy sobie dodatkowy slot badawczy. Według mnie to jest już must have. I tyle. No, i co tutaj mamy? Więcej badań. Dobrze, czyli weźmy sobie leg infantry. Okej. Okej. Nożne oddziały. No dobrze. Zwolnijmy tylko tak, bo może coś nie będzie tak, że ja mogę tu... Mam nagle z dziwnej sytuacji, że ktoś mnie obkrąża jakoś super dziwnie. Chociaż cztery... No dobra, cztery dywizje to bez sensu, żebym w ogóle się przejmował nimi. Ale co to? Jedziemy ostro. Nie pierniczymy się. Jak to wygląda? 2000 karabinów, ale nie. Myślę, że bardziej jak już to najpierw to pójdziemy. O il. Nie, dziękuję. Nie potrzebuję jeszcze więcej o il, bo... Bez przesady. Wydaje mi się, że to jest bez sensu, żeby tyle aż brać tych zasobów naturalnych. Wykorzystywać. Dobrze. Dziękuję bardzo. Take all stakes. I... To już jest wszystko. Czyli teraz ustawiamy się i przygotowujemy się na nowego wroga, którym jest bezczelny banderowiec, który... Nie wiem, naprawdę, nie miesza, nie chcę mi się myśleć nad oszczerstwami. Leonid Kumcza. Okej, fajnie. Wołyń, dobra, spoko. Wołyń to na pewno będzie dobrą rzeczą, żeby atakować. W ogóle jeszcze nie użyłem ani jednego miejsca, gdzie bym miał używać lotnictwa, ale spoko. 22 fabryki militarne, okej. Czyli to trochę masz tych fabryk. A nie, militarnych masz 13, co to jak gadam, w ogóle nie masz fabryk. Tylko, że masz dużo oddziałów. Tylko drugie pytanie, jakie mogę zadać, czy w ogóle te oddziały mają jakieś dobre jednostki, a to już jest druga sprawa. W sensie dobre jednostki, czy w ogóle te armie, które oni mają, to
czy one są w jakimkolwiek stopniu do walki z moimi oddziałami wspaniałymi. Jak tam? Charków, Łuchańsk i Donieck. Okej. Pierwszy oddział! Ohoho, przyszedł nowy oddział! Pierwszy ten... Aha, czyli wy tutaj... A, wy też byście mogli zacząć się szkolić troszkę. Fajnie, że takie idą mi tutaj naprawdę super sytuacją, że przechodzimy ciągle wszystkim i dowalamy moim wrogom. Haha. Jak tam, Korwin? O, masz 17%? W końcu pierwszy raz widać, że się postarał chłop. Bo nigdy wcześniej chyba nie miał chyba więcej niż 10% chyba nawet. O, hospital funding. Dobra, jasne. Zainwestujemy w szpital, jasne, nie ma problemu. Putinizm! Pojechali! Ciekawie. Czy ktoś... nie. Nikt nie mówi, że ja mam nie atakować państwa ukraińskiego. Przynajmniej tyle dobrego, że nikt nie mówi, że mam cofnąć się z tej granicy, bo mam tutaj granicę przedłużoną. Fajne to by było. Czyli tutaj... Okej, to nie ma nic tutaj. Aha, no dobrze. To nic tutaj ciekawego nie ma. Aha, czyli to by było bardzo ciekawe. Aha, czyli jeżeli ktoś by chciał, to mógłby atakować jako Niemcy do powrotu tego starego i dobrego czasu. A widzę, że jednak oni nie są tacy jakoś bardzo chętni do powrotu swoich starych, dawnych, dobrych lat, gdzie Hans królował, a nie wiem, Mieczysław dostawał wtytę, bo był słaby. Przynajmniej takie na przykład opcje można było by wywnioskować, patrząc, kiedy ludzie starsi mówiliby coś. Powiem szczerze, że bardzo długo te klejmy się robią, ale... Przynajmniej Polska odzyskała ziemię nad Bałtykiem. Przynajmniej Ruski nie mogą już wybudować żadnego Nord Stream. Zabezpieczenie taktyczne jest już przygotowane na następne lata. Teraz jeszcze zdobędziemy południe, żeby Putin nie mógł próbować zdobyć Ukrainy swoimi przebrzydłymi łapskami. Aha, my tutaj... A, myślałem, że... Okej. Okej, fajną masz fryzurkę, koleś. FIFA! O! No dobrze. No dobrze, fajnie, fajnie, fajnie. 2002, to weźcie sobie to. Co tutaj mamy? Aha, A ciebie nie widziałem gdzieś indziej? Tutaj cię nie widziałem. Aha, wymienili się portretami się. Okej, spoko, spoko. A w ogóle Niemcy, jak tam wam idzie? W ogóle macie, o, macie nawet czterech nawet. Normalnie pojechali. Dobra, czyli mamy early mobilization.
Jasne, weźmy. Zwiększymy sobie to i tyle. Ogólnie mogłem sobie nie free trade, tylko export focus sobie ustawić. Myślę, że to byłby lepszy pomysł niż ten, który zrobiłem, ale dobra, mniejsza. W Warszawie więcej fabryk cywilnych, jasne, więcej fabryk cywilnych równa się więcej rzeczy i tyle. Dzięki temu, że będziemy mieć więcej fabryk cywilnych, to w ogóle będziemy mieć więcej fabryk wszystkich innych, więc spoko. What? Naprawdę? Naprawdę zrobiliście całe lotnictwo? No to powodzenia wam życzę, naprawdę. Jak ja przyjdę ze swoimi armiami, to na pewno będziecie banderowcy cholerni widzieli, co się dzieje. A może nie powinienem tak mówić? Może. Szczerze. Nie wiem. Nie jestem pewien. Co tutaj mamy? Factory output. O kurde. O kurde, o kurde. Wow. Naprawdę to aż takie mocne to jest? Dobrze, progresywnych niech będzie. SLD to jeszcze dalej się trzyma nawet w miarę mocno. Okej. O tym myślę, że chyba bym wziął sobie więcej fabryk wojennych, bo więcej fabryk wojennych to więcej fabryk wojennych, a więcej fabryk wojennych to więcej karabinów, a więcej karabinów to wszystko inne. Dobrze, czyli widzę, że mógłbym sobie wziąć może... Jak tam wygląda sprawa z moimi zasobami? Na pewno nie stal. Exported, imported. Czyli ja myślę, że wezmę sobie gumy trochę, wyprodukujemy więcej. W Płocku macie. Będziecie robić więcej gumy. Tam i tyle. Czyli wy tutaj ładnie macie, to się cieszę, to wezmę sobie może antypowietrzne jednostki, które będę miał tam za jakiś czas, dodam do jednostek, a nawet dodam teraz. No dodam tutaj do tego, myślę, że anti-aircraft. Co tutaj mamy? O, steel production, aha. Czyli mamy... O, fajnie, dwie dodatkowe stale za jedną stabilność? No dobrze, nie ma problemu, dziękuję bardzo. Czyli mamy nowy slot badawczy, bardzo się cieszę z tego powodu. Weźmy sobie inżynierów, bo inżynierzy są bardzo ważni. I weźmy sobie więcej fabryk wojennych. I... A, tutaj widzę, że musimy jeszcze wyszkolić moje jednostki, bo widzę, że jako, że trochę dostały więcej siły, to mają problem. Okej. Tutaj weźcie sobie to. Jasne. I co tutaj możemy rozwijać? Jasne. Weźmy sobie, ulepszmy te przeciwpowietrzne jednostki, bo tak. Tutaj weźmy sobie to, dziękuję bardzo. I co tutaj mamy? Aha, czyli ulepszyłem sobie samoloty, to teraz jeszcze chciałbym sobie przejrzeć, aha, recon, czyli weźmy sobie, ulepszymy oddziały zwiadowcze, bo tak. I weźmy to wszystko, żeby już nie tracić zasobów naturalnych za dużo, bardzo przyjemnie to się patrzy na takie coś. I tak, tutaj nie, z tych dwóch na pewno nie. Logistic albo Signal Company bym mógł sobie wziąć, myślę, ale to tam na razie tak bardzo nie jestem pewny nawet do tych rzeczy. Tutaj ładnie idzie, chociaż mamy już, zaczynam naprawdę z produkcją już wychodzić poza ten obszar pierwszych problemów produkcyjnych, które były naprawdę na samym początku, były takie bardzo hardkorowe. Mhm.
Aha, czyli wy tutaj macie jeszcze trochę. No dobra. Pierwszy czołg. No, nie ma problemu. Piąty oddział czołgistów. Normalnie pojechali. Wiecie? Upgrades. Aha, czyli oni. Oh my god, jest naprawdę. Oh my god, naprawdę mniejsza z tym. Co tam mamy? Aha, czyli prawie wszystko już czołgi mamy. Tylko zostały mi zmechanizowane jednostki. Okej, czyli i przeciwlotnicze. No dobrze. Bardzo się cieszę z tego powodu i mógłbym sobie, myślę, że wziąć jakieś kolejne rzeczy. Tylko co? Może gumę? Nie, gumy nie chcę. Ja myślę, że chromium. Chromu. Komu do chromu? Dobra, weźmy sobie tak. Myślę, że to będzie spoko. I zaatakujemy i zwolnimy tylko troszkę grę, żeby nie było, i zaatakujcie. O, świetnie. Z takim podejściem. I what? Okej, powodzenia wam życzę. Dobra, czas zmienić taktykę, bo widzę, że jest problem, ale spoko, dobra, weź się tak i dołączmy może tu oddział w tym miejscu. Dobra, atakujcie tu. Nie, ja nie chcę waszej pomocy. Ukraińcy nie są bardzo problematyczni, no bez przesady, ludzie. I zaatakujcie tu. Zróbcie tak, ładnie, ładnie. No, widzę, że jednak już Ukraina to już Ukraina, to masa ludzka, to już jest problem sam w sobie, więc trzeba tutaj bardziej się przyłożyć do tego, czy pójdzie mi tak łatwo jak z innymi. Weźmy sobie to. A, ogólnie jedna rzecz. Właśnie zauważyłem, że powinienem wziąć sobie wszystkie samoloty. I to chyba wszystko. A, jeszcze ustawmy sobie tak. O. No, średnio to wygląda, ale jest w miarę jeszcze okej, dobra. Dobra, atak tu, dobrze, dziękuję bardzo. Tutaj atakujcie, żeby oni już nie mieli więcej możliwości. Wy tutaj przestańcie na razie atakować dalej. Military Industry, bardzo fajnie, to weźmy więcej fabryk, bo to jest według mnie teraz już must have. Multirol i atak aircraft. No dobrze, weźmy sobie to, ten doróbmy. Wy tu zaatakujcie, wy tutaj sobie zaatakujcie. I wy tu zaatakujcie w tym miejscu i wy tu atakujcie w tym miejscu. Dobra, ładnie, ładnie. I wy tu atakujcie w tym miejscu, żeby oni już nie mieli żadnej siły przerobowej. Multicamo. No dobrze.
Dobrze, to bardzo fajnie, że już mamy to i mógłbym sobie może ulepszyć coś stąd. Zaraz, chwilka. Ja mam dużo tutaj badań możliwych, więc trzeba tu uważać. A, to weźmy sobie. Okej, czyli ja myślę, że chciałbym sobie War Economy. Nie mogę War Economy, bo nie mogę. No dobrze, to z wczesnej mobilizacji na częściową mobilizację weźmy sobie. Według mnie to będzie bardziej potrzebne niż takie inne rzeczy, co miałbym mieć. Okej, wy tutaj idziecie, wy tutaj moglibyście tak dowalić im, bo widzę, że komputer już za bardzo coś tu i chce niedobrego i tyle. Dobra, myślę, że skończymy już na tym odcinek, bo jest to już wystarczająco długi. I no cóż, mamy w miarę ciekawą sytuację, gdzie no prawie dwukrotnie pełną przewagę ma mój wróg, ale jednak nie daje mu to takiej wielkiej przewagi, którą myślę, że on by chciał mieć naprawdę. Ale dobra, skończmy na tym odcinek, więc trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku, którym na pewno będziemy walczyć dalej przeciwko przebrzydłym tutaj Ukraińcom z bandy od UPA. Aha, dobra, więc trzymajcie się, hej!